Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się olbrzymem od Sony Xperia Z Ultra. Zapraszam do oglądania. Smartfon Sony Xperia Z Ultra, aktualnie chyba największy smartfon produkowany na świecie. Przekroczono właściwie już tą barierę dobrego smaku, no i można powiedzieć, tak jak by rzekł Piotr Żyła, no więcej was już tutaj nie będzie, więc tych cali chyba już więcej nie będzie, ponieważ jeszcze pół cala i mamy praktycznie nazwę tablet, czyli tak można powiedzieć od 7 cali. Smartfon ten posiada 6,44 cala, czyli absolutnie najwięcej z tych wszystkich produkowanych fabletów, tabletów, smartfonów, smart tabów. To jest dobra nazwa, smart tabów. Ale zanim przejdziemy do samej recenzji urządzenia, zobaczymy, co dany smartfon ma w pudełeczku. Po prawej stronie i po lewej mamy takie dwie kieszonki, dwa pojemniczki, trudno to nazwać, miejsca na nasze gifty, kabel do komputera, słuchawki są tutaj dokanałowe, no i gumeczki do tych słuchawek w różnych rozmiarach. Tak to wygląda. No i po lewej stronie znajdziemy typową ładowarkę Sony. Po środku jeszcze papierki, instrukcje skrócone obsługi, gwarancje i tak dalej. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co tutaj mamy. Czyli tak jak powiedziałem, 6,44 cala to jest wielkość ekranu. No od razu możemy zobaczyć tutaj ten design, jakże specyficzny. Od razu można stwierdzić, że mamy do czynienia z marką Sony, czyli smartfon w całości szklany, podobnie jak Xperia Z i Z1. To można powiedzieć, to jest smart tab coś pomiędzy właśnie Z-ką a Z1, ale moim zdaniem jest to rozszerzona Z1, chociaż nie do końca rozszerzona w sensie właśnie wielkości, bo specyfikacja jest niemalże identyczna. Smartfon został troszeczkę odchudzony, jeżeli chodzi o aparat, jeżeli chodzi o głośnik też, o multimedia. Nie ma tylu opcji co na przykład Z1, ale na przykład to najważniejsze pozostało, czyli procesor. Mamy tutaj dostępny 4-rdzeniowy Snapdragon 800, czyli aktualny ten topowa jednostka o taktowaniu 2,2 GHz, no i procesor graficzny Adreno 330 i 2 GB RAM, czyli można powiedzieć, że prawdziwy lider. Co jeszcze zwraca naszą uwagę? No oczywiście ta szklana obudowa, którą widzicie, jaka ona jest tutaj już popalcowana, a wyczyściłem go dokładnie przed samą recenzją, no ale nic z tym, stwierdziłem, nie zrobimy, musiałbym go po prostu nie dotykać. Co prawda, jeżeli mamy jakąś szmateczkę, czy chociażby o spodnie, czy o koszulę, bardzo łatwo idzie ten smartfon wyczyścić. Co jeszcze się rzuca w oczy? No to przede wszystkim grubość tego smartfona. 6,5 mm, czyli bardzo, bardzo cieniutki smartfon przy tej wielkości ponad 6-calowej. Widać tą właśnie smukłość tego smartfona. Masa 212 gram. Kloc, można powiedzieć, ale też jakoś się specjalnie nie czuję tego właśnie w ręce. No ja, jak tutaj widzicie, trzymam go właściwie dwoma rękoma. Tak mi się wydaje, że tak jest najbardziej komfortowo, aczkolwiek dla chcącego nic trudnego, no będzie problem jedną ręką obsługiwać, ale kwestia przyzwyczajenia. Da się po prostu tego nauczyć. Jeżeli chodzi o przyciski, o wejścia i tak dalej, no na dole tutaj może zacznijmy od dołu, znajdziemy tutaj głośnik, który gra dość cicho. To mnie zdziwiło, gra czysto, fajnie i tak dalej, ale dość cicho. I co mnie jeszcze zdziwiło, cicho gra też na słuchawkach, więc tutaj troszeczkę byłem zmartwiony. Mamy też tutaj jeszcze wejście na samą smycz, czy na jakiś, powiedzmy, uchwyt. Przycisk ciszej, głośniej, zablokuj, odblokuj, okrągły, tak jak w Xperiach. Wejście na kartę micro SD, tutaj nie tylko na kartę micro SD, ale też na kartę SIM.
wejście słuchawkowe 3,5 mm, zupełnie nietrafione, ponieważ z boku wejście słuchawkowe to jest bardzo słaby pomysł, no, łatwo będzie wyrwać ten wtyk, no, mając smartfona w kieszeni, takie jest moje zdanie. Mamy tutaj mikrofony, wejście na kabel micro USB, wejście do stacji dokującej, no i to by było w sumie wszystko, jeżeli chodzi o ten smartfon. Jeszcze patrzę, czy czasem jakiś nie ominąłem, jakieś klapki, głośnik, mikrofon, no i z tyłu aparat 8 megapikseli z przetwornikiem Exmor RS, no i moduł NFC, jak najbardziej też Xperia Z Ultra jest wyposażona. Jeszcze na froncie znajdziemy kamerkę 2 megapiksele oraz czujnik zbliżeniowy i czujnik światła. No nie poradzę sobie z tymi odciskami tutaj waszej tutaj recenzji. No dobrze, co my tutaj mamy? Xperia Z Ultra świeżo była update do Androida 4.3. Specjalnie tutaj został przystosowany ten Android do tak dużego ekranu, jak możecie tutaj zobaczyć. Mamy też bardzo małe ikonki. Oczywiście rozdzielczość ekranu to jest Full HD. Ekran to jest truly minus, więc trzeba przyznać, że tutaj Sony się postarało. No i to widać. Ekran jest, można powiedzieć, bajeczny przy przeglądaniu zdjęć, oglądaniu filmów, granie. No naprawdę robi to no kolosalne, można powiedzieć, wrażenie. Już dawno nie widziałem tak dobrego ekranu u Sony. Jeżeli chodzi o samą nakładkę, no tutaj mamy tutaj autorską nakładkę Sony, która działa dość sprawnie. Mamy tutaj też jeżeli przeciągniemy na lewą stronę, właściwie na prawą stronę pulpit, pojawia nam się tutaj dodatkowe menu, gdzie możemy sobie ewentualnie ustawić na przykład alfabetycznie, czy aplikacje zainstalowane. Bardzo przydatna ta funkcja. Jeżeli klikniemy, możemy tutaj pokilować swoje aplikacje, ale możemy też na przykład wyciągnąć na pulpit pewne na przykład aplikacje i działać na samym pulpicie, na przykład kalkulator, czy powiedzmy jakiś na przykład notatnik. Bardzo też fajna funkcja. Może przejdźmy do internetu. Mamy tutaj przeglądarkę Chrome. Wpiszmy wideotesty.pl. Percepcja na dotyk jest mistrzowska, można powiedzieć. Strony wczytują się niemalże momentalnie, jak sami zobaczyliście. I już mamy stronę. Multitouch też nie sprawia żadnego problemu. Renderowanie stron. No iście w mistrzowskim, sprinterskim stylu, niczym Usain Bolt na 100 metrów. Świetnie to wygląda. Zapraszam Was na forum, wideotesty. Tutaj jeszcze mamy starą wersję strony. Już za chwilę będzie nowa. Dość ciekawa. Myślę, że może Wam się podobać. Forum rozwija się również w bardzo zastraszającym tempie. Właściwie jeszcze nie ma miesiąca forum, a już jest naprawdę bardzo, bardzo dużo użytkowników. Was też tam zapraszam. Okej, jeżeli chodzi o internet, nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. No ale też jakie można mieć zastrzeżenia do wydajności smartfona przy takiej specyfikacji? Oczywiście smartfon też jeszcze posiada moduł LTE. No i chyba zapomniałem jeszcze odnośnie wyglądu i o funkcjach tego wyglądu. Oczywiście Xperia Z1 jest wodoodporna, to jest norma IP57 i IP58 do metra głębokości. Zachlapanie odporna, wodoodporna, kurzoodporna, no wstrząsoodporna na pewno też, ale czy jeżeli nam spadnie, to przeżyje? Trudno powiedzieć. Widziałem Xperia Z i Z1 już w całości popękane i co ciekawe z przodu i z tyłu. Co jeszcze ciekawego? W samym systemie no możemy mieć tutaj widok horyzontalny, który też sprawdza się przy takiej wielkości ekranu dość fajnie. Może przejdźmy teraz do jakiejś gry. Nie chciało się przerzucić, ale to nic. Battleland. Ostatnio pykam sobie w tę gierkę.
No i tutaj świetne udźwiękowanie tej gry i naprawdę czuć, aż ta Xperia Z1 Ultra wibruje. Świetny bas, świetne wysokie tony. Będziecie mogli zobaczyć, jak przyjemnie się gra na Xperia Z Ultra. No i może wybiorę inny poziom. O, fatalnie. Odciski to jest chyba największa wada tego urządzenia. Ekran Full HD jest po prostu mistrzowski. Jest fantastyczny. Kąty widzenia rewelacyjne. No i tyle. Polecam zagrać w tą gierkę. Świetna fizyka, świetne udźwiękowanie, można się zrelaksować. A na Xperia Z Ultra można się po prostu zapomnieć. I tyle, dobra. Przejdźmy do multimediów. Czemu się nie chcę przerzucić teraz? Bo odwrotnie trzymam. Okej. Do morza muzyki. Jak już wspomniałem na samym początku, muzyka nie zachwyciła mnie aż tak. Mówię, tylny głośnik gra dość cicho. Czysto, fajnie i tak dalej, ale dość cicho. I na słuchawkach jest też podobnie. Moim zdaniem pierwszy smartfon Sony, gdzie jakoś tam można powiedzieć narzekam na samą muzykę. Ale odtwarzacz muzyczny jest rewelacyjny. Mało tego, wszystko to chodzi bardzo, bardzo płynnie. Szkoda. Mogli w ogóle dać dwa głośniki. Jest tyle miejsca w tej Xperii, że naprawdę mogliby tu i tu wstawić, albo gdzieś tu. Dużo tego miejsca jest po prostu niezagospodarowane. No tyle wam powiem. Szkoda. Aparat 8-megapikselowy z tym procesorem, z przetwornikiem Exmor RS i tutaj absolutnie nie mam nic do zarzucenia. Zdjęcia wychodzą, no można powiedzieć, mistrzowsko. Podobnie jak właśnie w Xperii Z1 czy Z. Fantastyczne. Oczywiście zdjęcia wrzucę na samą stronę wideotesty.pl, tam będziecie mogli sobie zobaczyć, porównać, jak to wszystko wygląda. Oczywiście smartfon też nagrywa zdjęcia, filmy w rozdzielczości Full HD i też całkiem przyzwoicie. No i odtwarza też przede wszystkim filmy Full HD, więc na wyjazd zamiast tabletu, wydaje mi się, taki tablet jak najbardziej by się tutaj nadał. No i tyle, jeżeli chodzi o samą Xperia Z Ultra. Sprzęt godny polecenia, nie dla każdego, duży, ale świetnie wykonany, z tą oczywiście wodoodporny i kurzoodporny i tak dalej. Ogromna moc drzemie, można powiedzieć, w tym smartfonie. Spokojnie nam starczy na 2, może nawet 3 lata takiego normalnego użytkowania, pod warunkiem, że prędzej po prostu go zwyczajnie nie zniszczymy. Dobry aparat, bardzo dobry aparat, świetny ekran, troszeczkę gorsza muzyka, więc możliwości są i tylko od was zależy, jak wykorzystacie taki telefon. Ocena
To jest 4,5 na 5, więc bardzo, bardzo wysoka. Bardzo dobrze mi się pracowało z tym smartfonem. Troszeczkę odchudzono system operacyjny, dzięki temu na przykład w benchmarkach Xperia Z Ultra spokojnie na przykład wygrywa z samą Z1. No chyba tylko Note 3 tam jest porównywalny wydajnościowo, chociaż jak pamiętacie, już zdążyłem sparować te dwa smartfony. No i tam właśnie Z Ultra okazała się lepsza. No, jeden z wydajniejszych smartfonów po prostu zwyczajnie na świecie. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału wideotesty.pl, wchodzenia na stronę naszą, bo już niedługo będzie ta zmiana fajna, więc zapraszam też do zwiedzania naszej strony wideotesty. No i co? Tyle. Zapraszam Was do następnego odcinka. No i do zobaczenia. Hej!